Mirosław Lidl, witam bardzo serdecznie w kolejnej Strefie Kultury, a dziś w programie między innymi zaproszenie do oglądania wystawy Ja i Ty w poszukiwaniu nowej solidarności, którą można zastać przed Domem Muzyki i Tańca. My z kamerą byliśmy na wernisażu tej wystawy, ale oprócz tego tematu w dzisiejszym programie również zaproszenie na zbliżający się wielkimi krokami jubileuszowy 5. Międzynarodowy Festiwal imienia Krzysztofa Pendereckiego. Zostańcie zatem z nami i oglądajcie Strefę Kultury. Osiemdziesiąt wielkoformatowych zdjęć z opisem oraz 20 plansz tekstowych z myślami wybitnych postaci. To wszystko składa się na niezwykłą wystawę zatytułowaną Ja i Ty w poszukiwaniu nowej solidarności, którą od zeszłego czwartku można oglądać przed Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wystawę można oglądać przez całą dobę do 25 października. Myślę, że po tyle lat ruszania tematów związanych z bioróżnorodnością, z zagrożeniem dla przyrody, jak tworzyć właściwie żywą tankę, żywy dom dla ludzkości, był dla nas bardzo ważny. Myślisz o człowieku, wrócisz po prostu do sedna, tak? Nie tylko dom jest ważny, ale jak my w tym domu żyjemy razem. I ten razem, ten wątek razem jest szczególnie dzisiaj ważny w takiej dynamicznej zmianie, mutacji, transformacji naszej rzeczywistości. C'était le pays de ma préférence entre 20 ans et 40 ans. Ja przez jakieś 20 lat właśnie zajmowałem się Indiami, Indie były mi bardzo bliskie, a potem po prostu zacząłem jakby wykreślać ścieżki moich wędrówek przez inne strony świata. Z tego, że się urodziłem w Alpach Francuskich, wszystko się zaczęło od gór. I gdy miałem 17 lat, to po prostu udało mi się załapać na ekspedycję górską do Afganistanu. Kiedy znalazłem się w Afganistanie, to nagle było to moje starcie, pierwszy kontakt z całkiem innym światem, całkiem inną kulturą, innym sposobem myślenia. Już po raz 13 w naszym mieście zorganizowano Dzień Nauki. Impreza w Parku Poległych Bohaterów była okazją do zobaczenia eksperymentów naukowych i niecodziennych pokazów instytucji naukowych, a na scenie swój dorobek prezentowali młodzi artyści oraz sportowcy. Wydaje mi się, że wszyscy wiemy o tym, że ten przekaz powinien być dostosowany do możliwości percepcji, prawda? Więc jak są małe dzieci, to im trzeba inaczej tą wiedzę, inaczej ich zachęcać, zainteresować, rozbudzić jakieś zainteresowania. Ja mówię o tych najmłodszych dzieciach, a o te starsze to oczywiście już tu mają wykształcone czy ukształtowane zainteresowania. Ja zresztą widzę, że im więcej tu jest, im wyższy poziom nauki, tym ten poziom, nie poziom, tylko ten średni wiek uczestników jest wyższy. Chodzi o to, żeby tym młodym ludziom pokazać, jaka baza jest, jakie są możliwości i zachęcić ich do tego, żeby w przyszłości chcieli zajmować się nie tylko samą nauką, ale także wdrożeniami, czyli przełożeniem konkretnych rozwiązań naukowych na życie praktyczne i przede wszystkim na biznes. To jest największe wyzwanie polskiej gospodarki, ale to jest także największe wyzwanie, czy jedno z ważniejszych wyzwań, które stoi przed miastem Zabrze. Uwaga!
uważam ten Festiwal Nauki za zdecydowanie dobry pomysł, bo to wtedy każda szkoła ma okazję zaprezentować się. O ile tak na dniach otwartych raczej mało ludzi jeździ, bo to jednak trzeba gdzieś dojeżdżać, to zebranie wszystkich namiotów w jednym miejscu i takie pokazanie się od najlepszej strony uważam za pomysł świetny. Pomysł genialny, ponieważ każda szkoła może się pokazać. Każdy uczeń i wszyscy ci młodzi ludzie mogą zobaczyć wszystkie stoiska, sami ocenić, co im się podoba, co chcą robić w przyszłości, co ich ewentualnie zainteresuje i będzie rozwijać. Jest to bardzo dobry pomysł, żeby zaprezentować młodym ludziom, nie tylko młodym, którzy wybierają nową szkołę, ale dzieciom, żeby pokazać, jak może wyglądać nauka, technika w trochę inny sposób. Wiadomo, że żyjemy w czasach technologicznych, gdzie wszystko idzie do przodu, ale nie zapominajmy jednak o tych starych, tradycyjnych metodach, które dalej będą potrzebne, aczkolwiek będą, że tak powiem, bardziej pokazywane w nowatorski sposób, jak tutaj właśnie mamy przykład. Drodzy telewidzowie, teraz czas, by w naszym programie porozmawiać o jubileuszowym, 5. Międzynarodowym Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego. Wraz ze mną dyrektor tego festiwalu, Jurek Dybał. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Przyznasz, że czas nieubłaganie gna naprzód. Jeszcze pamiętam nasze spotkanie podczas pierwszego festiwalu, kiedy się pierwszy raz w ogóle spotkaliśmy, poznaliśmy. I wtedy, czy już w twojej głowie pojawiła się taka myśl, takie plany, że spotkamy się za te 5 lat i będziemy mówić o 5. festiwalu. Oczywiście, że tak. A planując festiwal, oczywiście myśli się o imprezie cyklicznej. Zresztą tylko pod tym warunkiem profesor Penderecki zgodził się użyczyć swojego patronatu i imienia festiwalowi, że będzie to impreza cykliczna. Natomiast czego się nie spodziewałem, że każda edycja będzie właściwie jak pierwsza. Jesteśmy sami sobie winni, bo co roku naprawdę wymyślamy różne ciekawe interpretacje muzyki, interdyscyplinarne, multimedialne przedstawienia. Każda edycja różni się od poprzedniej. Była już opera pod ziemią, były multimedialne prezentacje, art color ballet, malowanie, graffiti. Także trudno nam czasem sprostać oczekiwaniom kolejnej edycji. Myślę, że do tej pory się to udawało. Mam nadzieję, że 5. edycja również taka będzie. Już jutro taka impreza, którą zawsze chciałem, żeby towarzyszyła festiwalowi, czyli próba generalna wydarzenia inauguracyjnego przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Zawsze serdecznie zapraszam. Tu wstęp jest wolny, trzeba oczywiście, grupy muszą się wcześniej zarejestrować. Natomiast wykonamy ten sam program, który będzie programem koncertu inauguracyjnego. Oczywiście niezwykłego koncertu, przede wszystkim ze względu na osobę Dmitrija Sitkowieckiego. To no, niesłychanie wspaniały, legendarny skrzypek, gwiazdo grający na Stradivariusie oraz jego tria smyczkowego, który wykona wariacje goldbergowskie Bacha. No, to też taki piękny, wspaniały przebój we własnej, również legendarnej aranżacji na trio smyczkowe. Ale jeżeli by tego jeszcze było mało, pani Irina Titowa, performerka, malarka, która pracuje piaskiem, będzie na żywo interpretować muzykę Bacha w wykonaniu właśnie tego wspaniałego tria Sitkowieckiego. Oczywiście na inaugurację jubileuszowej edycji nie może braknąć muzyki profesora Krzysztofa Pendereckiego i tutaj pozwolę sobie wykonać z Dmitrijem Sitkowieckim duo koncertante na kontrabas i skrzypce, a trio, Sitkowiecki trio wykona trio smyczkowe profesora Krzysztofa Pendereckiego. I to wszystko w najbliższą sobotę, 320 metrów pod ziemią w zabytkowej kopalni Guido. Później kilka dni przerwy. Chcecie przygotować widzów na kolejne emocje związane z tymże festiwalem. W czwartek spotykamy się w budynku Filharmonii Zabrzańskiej wraz z muzykami Filharmonii i z maestro Chrzanowskim. Ale oprócz tego przyjaciel mistrza Pendereckiego. Arto Noras w roli gwiazdy, wspaniały wiolonczelista, wykona kompozycję profesora Pendereckiego, jemu dedykowaną, suitę na wiolonczele solo
i przepiękny koncert Saint-Saënsa tu już z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej. Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej uczestniczyła w pierwszej edycji festiwalu i tutaj chcemy podkreślić też właśnie rolę tej wspaniałej miejskiej orkiestry w naszych wydarzeniach festiwalowych. Oprócz tego wykonają jeszcze uwerturę Szostakowicza, wspaniały utwór i kompozycję Krzysztofa Pendereckiego, między innymi entratę na instrumenty dęte, którą przywitaliśmy 5 lat temu profesora pod ziemią. To była niespodzianka właśnie w kopalni Guido. Także troszeczkę nostalgiczny koncert, wspominkowy i wspaniały artysta światowego formatu Arto Noras. Pamiętam jak dziś, kiedy otworzyły się bramy Scholi, czyli tej klatki górniczej, kiedy wyszedł profesor i zobaczył muzyków Filharmonii Zabrzańskiej, to rzeczywiście można było zauważyć, że w oku zakręciła się łezka i było to zaskoczenie, to miłe zaskoczenie. No i teraz czas na ten finałowy koncert 5. Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego. Jeżeli wymienia się to nazwisko, to na myśl przywodzi się kilka numerów, kilka utworów, ale ten chyba w szczególności jest kojarzony z mistrzem. 7 bram Jerozolimy. Tutaj w tym miejscu, w którym się dziś nieprzypadkowo, drodzy Państwo, znajdujemy. Zapraszamy w piątek, za tydzień. Niesłychane, gigantyczne dzieło, ponad 200 osób na scenie, tutaj właśnie w Niecce sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, pod dyrektą samego mistrza. 5 solistów, recytator w tej roli Sławomir Holland, wspaniały aktor znany Państwu z pewnością z ról i telewizyjnych, i teatralnych. Wspaniali soliści, chór Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietta Krakowia w 120-osobowym zestawie, do tego tak zwana banda, czyli orkiestra, która nie występuje na scenie, tylko z tyłu publiczności w celu stworzenia jeszcze lepszego efektu akustycznego. No i przede wszystkim to wspaniałe dzieło, 7 bram Jerozolimy, to 7. symfonia profesora Krzysztofa Pendereckiego, napisane na 3000 lat Jerozolimy właśnie, tego przepięknego miasta, gdzie profesor nawiązał do tekstów starotestamentowych, biblijnych, które są wykonywane w języku łacińskim, a jedna z części jest wykonywana zawsze w języku oryginalnym. Na prawykonaniu, które miało miejsce no właśnie w Jerozolimie, było to w języku hebrajskim, natomiast w Polsce będzie oczywiście w języku polskim. I tutaj też jeszcze ciekawostką jest specjalne instrumentarium, które profesor Penderecki w tym utworze wykorzystuje. Oprócz takich instrumentów jak puzon, piccolo i ogromne instrumentarium instrumentów dętych i perkusyjnych, właśnie w instrumentach perkusyjnych profesor zastosował swój wynalazek, tubafon. Ten tubafon też już prezentowaliśmy w Zabrzu na festiwalu, ale tym razem będą to dwa tubafony. To gigantyczny instrument wymyślony przez profesora Krzysztofa Pendereckiego, a skonstruowany z rur PCV. Ogromnych rur PCV, na których gra się przy użyciu paletek ping-pongowych. Pamiętam, bo w Domu Muzyki i Tańca mieliśmy okazję Dokładnie. Ten instrument usłyszeć. To była prezentacja tego instrumentu dzisiaj w wielkim dziele muzycznym 7 bramach Jerozolimy. Jurku, czego Tobie życzyć i wszystkim muzykom i patronom, naszemu głównemu mistrzowi na ten 5. festiwal? Bo jeżeli spoglądamy na program, to jesteśmy o artyzm spokojni. Może pogody Wam życzyć, żeby w czasie tego finałowego koncertu aura nas oszczędziła, żeby przynajmniej nie padało. Myślę, że to życzenie jest najważniejsze, ale atmosfera z pewnością będzie gorąca, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, gdzie pomimo 17 bodajże stopni, publiczność mówiła, że nie zauważała do końca tej temperatury. Także mamy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Oczywiście jesteśmy przygotowani i każdy z widzów otrzyma pelerynkę, która może mu posłużyć w przypadku deszczu. No ale miejmy nadzieję, że będzie piękny, wspaniały, ciepły wrześniowy wieczór. No i drodzy Państwo, szykuje się naprawdę cały tydzień gorący w Zabrzu. Jutro startujemy, już zapraszamy do kopalni Guido uczniów na tę próbę generalną, a później kolejne koncerty, o których opowiadał nam dyrektor festiwalu, Jurek Dybał. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. A teraz Państwa zapraszam na kalendarium. Pewnie nasi widzowie są ciekawi, co w najbliższym czasie będą mogli oglądać na wielkim ekranie w najstarszym na Śląsku kinie Roma. Spieszymy z podpowiedzią. Od piątku codziennie o 17:20 projekcja dramatu historycznego pod tytułem Milczenie, którego akcja przynosi widza do XVII-wiecznej Japonii, ogarniętej przemocą i prześladowaniami. Przybywają do niej dwaj jezuiccy księża, którzy narażając swoje życie, chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.
Na deski Teatru Nowego po wakacjach wraca Ku Klux Klan w Krainie Miłości. Spektakl Katarzyny Surmiak-Domańskiej w reżyserii Macieja Podstawnego. Do obejrzenia już w piątek o godzinie 19. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie pierwszą po wakacjach zabrzańską świątynią, którą można będzie zwiedzać w ramach cyklu Sacrum Vivere – Zobaczyć Sacrum. W sobotę w godzinach od 13 do 17 w Rokitnickim Kościele na specjalnie przygotowanej wystawie będzie można obejrzeć rzadko udostępniane archiwa, księgi parafialne czy zabytkowe naczynia i przedmioty liturgiczne, a przewodnicy Muzeum Miejskiego w Zabrzu oprowadzą po wnętrzach kościoła oraz przybliżą jego historię. Powoli dobiega końca 22. Międzynarodowy Festiwal Organowy imienia księdza Antoniego Klądowskiego. Przed nami dwa ostatnie koncerty. W sobotę o godzinie 16 na organach kościoła pod wezwaniem świętej Teresy w Zabrzu Mikulczycach zagra Marcin Jurczyk. Koncert swoim występem uświetni zabrzeński chór młodzieżowy Resonans con tutti. W sobotni wieczór do Teatru Nowego Jolanta Niestrój-Malisz zaprasza na monodram Geraldine Aron pod tytułem Mój boski rozwód w reżyserii Julii Vernio. Początek o godzinie 18. A w kopalni Guido o godzinie 19 320 metrów pod ziemią, wariacje goldbergowskie piaskiem malowane, czyli koncert inaugurujący 5. Międzynarodowy Festiwal imienia Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu. W niedzielne popołudnie aktorzy Teatru Nowego o godzinie 16 najmłodszych widzów zapraszają na bajkową niedzielę. Dla starszych o godzinie 18 wystawiona zostanie farsa Filipa Kinga pod tytułem O co biega w reżyserii Marcina Sławińskiego. W niedzielę o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętej Anny ostatni koncert w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Organowego imienia księdza Antoniego Klądowskiego. Na organach zagra Błażej Musiałczyk, a towarzyszył mu będzie bas Dariusz Wójcik. W przyszły czwartek o godzinie 18 w Filharmonii Zabrzańskiej w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego koncert zatytułowany Artonoras – Przyjaciel Pendereckiemu. W czasie tego niezwykłego wieczoru muzycy Filharmonii Zabrzańskiej oraz wiolonczelista Artonoras pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego wykonają utwory Krzysztofa Pendereckiego oraz Dmitrija Szostakowicza. I to wszystko w dzisiejszym programie. Kolejna strefa kultury już za tydzień. Do tego czasu nasz program można oglądać w internecie na stronie Telewizji Zabrze. Zapraszam również nasz profil na Facebooku. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.